Z Ewangelii według świętego Łukasza. Nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Dlaczego nie pozdrawiać ludzi, kiedy się przechodzi koło nich? Dlaczego się do nich nie uśmiechnąć i nie powiedzieć dzień dobry albo szczęść Boże? No, dlatego, że w kulturze wschodu takie spotkanie w drodze nigdy nie kończyło się na jednym dzień dobry. Zawsze związane było z długim plotkowaniem, wymianą poglądów, opowieściami. Jednym słowem, zawsze polegało na traceniu czasu. Na tym, że czas, który można było poświęcić na głoszenie Chrystusa, spędzało się na wymianie kurtuazji. Jeżeli Twoje życie w Kościele polega na wymianie kurtuazji z innymi, to zrezygnuj z tego. Zacznij żyć Ewangelią, głosić Ewangelię w porę i nie w porę, na dzień dobry i na dobranoc. Tylko na to warto poświęcić swój czas. Do zobaczenia jutro.